Cześć, tutaj Emilia, witam na moim kanale. Chciałabym zająć się dzisiaj traktatami politycznymi z czasów renesansu, a mianowicie Piotrem Skargą i Andrzejem Fryczem Modrzewskim. Uważam, że te dwa traktaty polityczne są bardzo różne, a powstały w podobnych czasach, jeżeli można tak nazwać, no bo jednak Frycz Modrzewski swój traktat napisał wcześniej od Piotra Skargi, nawet można powiedzieć o 50 lat, więc jest to jednak spora różnica. Natomiast takie tło historyczne zarówno jednego, jak i drugiego traktatu jednak było podobne. Kiedyś nie wszystko się zmieniało tak szybko jak dzisiaj. Dwa różnie skrajne poglądy rzucają ciekawe światło na tamte czasy. Ja ogółem nie bardzo lubię uczyć się historii w taki sposób, że zapamiętuje się daty i poznaje się wydarzenia historyczne, ale bardzo lubię patrzeć na historię właśnie pod kątem literatury, gdzie ta historia sama w sobie jest jedynie tłem. I uważam, że jest to takie fascynujące podejście do historii, przez które poznaje się prawdziwych ludzi, ich obyczaje, sposób myślenia, a nie tylko gdzieś tam suche fakty. Frycz Modrzewski, pomimo że napisał wcześniej swój traktat, wyprzedzał swoją epokę, więc traktat Piotra Skargi wydaje się zacofany, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a Frycza Modrzewskiego wydaje się nowatorski. Także pomimo tych różnic, tych niemal 50 lat, które dzieliły jeden traktat od drugiego, zdaje się, że ta różnica nie ma aż takiego znaczenia. Najpierw chciałabym nakreślić takie tło historyczne, co w zasadzie się działo w tych czasach renesansu, podczas kiedy powstawało jedno, a potem drugie dzieło. Są one zarówno różne pod względem struktury, jak i samego programu politycznego. Są to dwa zupełnie różne skrajne spojrzenia na tę samą kwestię, na kwestię odbudowy Rzeczypospolitej. Ale od początku, co w ogóle się działo w tamtych czasach, że ta odbudowa Rzeczypospolitej była tak ważna? Z jednej strony mamy do czynienia z tak zwanym złotym wiekiem szlachty, ponieważ szlachta otrzymało dużo przywilejów. Mamy też wejście Polski na rynek zachodnioeuropejski, jeżeli chodzi tutaj o handel, czyli był rozwój handlu. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę, ale z drugiej strony mieliśmy reformację i wojny religijne, na tle religijnym na zachodzie Europy. Mamy też śmierć Zygmunta Augusta, która rozpoczęła dzieje wolnej elekcji w Polsce. Wzrosło tutaj znaczenie sejmików, co sprawiło, że władza w Polsce się zdecentryzowała i bardzo ważne zarówno w jednym, jak i w drugim dziele było skupienie się na centralizacji tej władzy, jednak poprzez skrajnie różne środki, jak potem się okaże. Mieliśmy takie dwa skrajne ugrupowania. Mieliśmy regalistów, którzy popierali króla, i mieliśmy tych, którzy popierali Zamojskiego. Jeszcze była taka idea papalizmu, czyli tego, że to papież powinien rządzić jakby Europą. Władcy otrzymują swoją władzę od Boga, a więc papież jest kimś takim, który dzierży całą tę władzę, a król ma być jedynie jakąś taką władzą wykonawczą. Mieliśmy też Konfederację Warszawską i walkę z nią. Na kanwach Konfederacji Warszawskiej wprowadzono tolerancję religijną, która nie wszystkim się podobała i była kontrowersyjnym tematem. Było jeszcze takie ugrupowanie zwane politycy, które dobro obywateli przekładało ponad dobrem państwa. Oprócz tego mamy jeszcze rozwój propagandy poprzez to, że rozwijało się drukarstwo, tak więc książki były coraz tańsze do wyprodukowania. Książki były dostępne dla szerszej ilości ludzi. Poza tym oczywiście rozwijała się twórczość w języku narodowym, przez co ludność polska, która niekoniecznie była wykształcona w tym zakresie, aby aż umieć łacinę, aby potrafić posługiwać się łaciną, językiem łacińskim, miała dostęp do książek. No wiadomo, renesans, czyli mamy tam Kochanowskiego, Mikołaja Reja i tak dalej. Polacy nie gęsi swój język mają, więc to mniej więcej były takie czasy. Więc tak jak wspominałam, najpierw ukazało się O poprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza Modrzewskiego, natomiast ja bym chciała zacząć od kazań sejmowych, bo uważam, że łatwiej będzie mi w ten sposób zaznaczyć kontrasty między jednym a drugim dziełem. I tak widać tutaj duży dysonans. Niektórzy mówili, że Skarga chciał wrócić do średniowiecza, a Frycz Modrzewski wyrażał takie zacięcie demokratyczne, które jest bardziej kojarzone z obecnymi czasami. Więc myślę, że pomijając chronologię, jeżeli patrzeć wyłącznie na wątki myślowe zawarte w tych traktatach, jednak warto zacząć od kazań sejmowych. Kazania sejmowe zostały napisane oczywiście przez Piotra Skargę. Był to wybitny kaznodzieja, był polemistą, hagiografem, był jezuitą i był związany właśnie z tym ugrupowaniem regalistów, o którym wspominałam, czyli był za władzą królewską. Walczył z reformacją i zarzucał mu się bardzo jednostronne patrzenie na cały spór, ale oprócz tego nie można powiedzieć, żeby chciał źle dla państwa, był patriotą i bardzo wszechstronnie działał na polu filantropii. Kazania sejmowe ukazały się po raz pierwszy w 1597 roku wraz z innymi kazaniami, jednak nie mamy dowodów na to, aby kiedykolwiek były wygłoszone i podejrzewamy, że raczej były nieznane za czasów życia Piotra Skargi. Zostały odkryte później w romantyzmie. Bardzo się ekscytowali tymi kazaniami. I był to tak naprawdę traktat polityczny, pomimo że nazywał się Kazania. W zasadzie można powiedzieć, że była to hybryda między traktatem politycznym a kazaniami, ponieważ ten traktat polityczny faktycznie jest napisany w formie kazań. Natomiast jeżeli chodzi o treść, no to jest to ewidentny traktat polityczny. I owych kazań jest 8, natomiast w tych 8 kazaniach przedstawione jest 6 głównych grzechów Rzeczypospolitej. I tutaj wymieniam. Po pierwsze był to brak miłości ojczyzny, drugie to była niezgoda wewnętrzna, tolerowanie różnowierstwa, osłabienie władzy królewskiej, niesprawiedliwe złe prawo oraz bezkarność występków przeciw Kościołowi przeciw innym obywatelom. I myślę, że warto też tutaj zaznaczyć, w jaki sposób odnosi się struktura tego traktatu politycznego do antycznej retoryki, ponieważ mamy tutaj wprowadzenie, opis retoryczny, dowodzenie, polemikę i epilog. Wszystkie te grzechy miały prowadzić według Piotra Skargi do upadku państwa, z czym trudno się nie zgodzić. Natomiast środki, czy jakby rozwiązania, które proponował, były bardzo utopijne i oderwane od rzeczywistości. Natomiast warto tutaj jeszcze zaznaczyć na początku, że dwa takie główne postulaty, jakie wysuwają się tutaj z kazań sejmowych, to jest po pierwsze umocnienie władzy monarszej, a po drugie usunięcie z życia politycznego różnowierców. Pierwsze kazanie to jest zarówno pierwsze, jak i połowa drugiego w zasadzie, to jest taki wstęp retoryczny, który ma na celu pozyskanie sobie słuchaczy. Odnosi się do takich wzniosłych uczuć patriotycznych i religijnych. I w tym pierwszym rozdziale Piotr Skarga rozwija swoją teorię na temat tego, że istnieją dwie mądrości, jedna z nich jest ziemska, druga z nich jest boska i powinniśmy kierować się oczywiście tą boską mądrością, czyli mamy tutaj od razu zaznaczoną religijność w zasadzie tego traktatu politycznego. Nie będę tutaj omawiać każdego z kazań osobno, ale nakreślę taki ogólny program polityczny, jaki się jaki można z niego wywnioskować, główne takie postulaty poza tymi dwoma nadrzędnymi, o których już wspomniałam. Zdecydowanie Piotr Skarga był zwolennikiem monarchii, co oznacza, że chciał umniejszyć ważność szlachty w państwie. Uważał wręcz bardzo kontrowersyjnie, że szlachta powinna zająć się wyłącznie obroną państwa i co najwyżej jej kompetencje powinny odnosić się do wypowiadania się w temacie podatków, natomiast cała reszta powinna być zostawiona władcy. Więc cała władza powinna być skoncentrowana na władcy, choć dopuszczał jeszcze doradców króla, jednak powinni być oni dobrze wykształceni i najlepiej jakby oczywiście byli ze stanu duchownego. Więc uważał, że Izba Poselska jest nieważna, natomiast chciał podnieść znaczenie Senatu. Ogółem niezwykle krytykował posłów, jak i całą szlachtę i z jego kazań wysnuwa się taka hierarchia społeczeństwa polskiego i wyróżnia one ogółem 5 stanów. Będzie to po kolei, czyli najwyższy będzie stan duchowny, potem będzie stan senatorski, potem będzie żołnierski, tak nazywał stan szlachty, potem miejski i na samym końcu chłopski. Oprócz tego odnosił się jeszcze bardzo często do obrony chłopów, ponieważ chłopi znajdowali się wtedy w bardzo, eufemistycznie mówiąc, nieprzyjemnej sytuacji. Frycz Modrzewski również się do tego odnosił, ponieważ był to poważny problem. Chodziło o wykorzystywanie chłopów, o bardzo czasami wręcz bestialskie traktowanie ich przez panów, o nierówność chłopów i szlachty wobec prawa, no i oczywiście o podatki, o pańszczyznę, o dziesięcinę. Co więcej, chłopi opierali się reformacji, czyli opierali się tej idei, którą wprowadził Martin Luther, ponieważ uważali, że to jakby nie jest ich wojna. Oni wierzyli w wiarę katolicką i było im z tym dobrze. Powiedzmy, że tak na dzisiejsze czasy nie byli targetem reformacji, ale znaleźli się w bardzo niekorzystnej sytuacji z tego względu, że szlachta właśnie była tym targetem reformacji i była taka zasada czyj folwark, tego religia, więc panowie narzucali na przykład kalwinizm chłopom, którzy robili na ich ziemiach. I tutaj Skarga staje w obronie chłopów, ale również można zauważyć, że taka propaganda wobec chłopów, zagarnianie sobie ich aprobaty jest dobre ze względów politycznych, tak? Jest tutaj dobrym mykiem. Dobrze, więc co było nie tak z tymi kazaniami, a co było tak z tymi kazaniami? No po pierwsze zarzuca się tutaj Piotrowi Skardze utopijność, ponieważ zakładał na przykład, że szlachta dobrowolnie zrzeknie się swoich praw i zacznie właśnie tak tylko bronić państwa w sensie zbrojnym i jakby nic poza tym, i będą siedzieć cicho, tak? No tutaj jakby Piotr Skarga nie brał pod uwagę rzeczywistości, tylko bardziej wysnuwał jakąś wizję, która no nijak się miała do tej rzeczywistości. Nie liczył się również z przemianami w Europie, właśnie z tą całą reformacją, z tym, że chcą iść do przodu, chcą coś zmieniać. I tym samym chciał wrócić do starych porządków z czasów średniowiecza. Nie brał również pod uwagę tego, co działo się w Polsce, a mianowicie w tamtych czasach była bardzo skomplikowana u nas sytuacja religijna. Bardzo wiele wyznań w Polsce miało swoje siedziby, że tak powiem. Więc taka jedność religijna, jaką postulował Piotr Skarga, by się u nas nie sprawdziła i wręcz osłabiłaby państwo. Nie, to nie było na tamte czasy dobrym rozwiązaniem, ale przy tym trzeba zaznaczyć, że był patriotą i zależało mu na dobru Polski. Polskę przyrównywał do Jerozolimy, co myślę, że jeżeli mamy do czynienia tutaj z kaznodzieją, no to nie da się pięknie wyrazić swoich uczuć co do swojej ojczyzny. Nie zmienia to jednak faktu, że po jednym z wygłoszonych kazań okrzyknięto go pierwszym bichrzycielem Rzeczypospolitej. Były one pisane w takim stylu profetycznym, bardzo często odwoływał się do Biblii i argumentował swoje zdanie właśnie przykładami z Biblii, szczególnie z ksiąg prorockich. Odnosił się również do poglądów teologów, w tym również radykałów. Ja tutaj mam zapisane, że głównie korzystał tutaj z Bellarmina. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że kazania zgodnie ze sztuką kaznodziejską bardzo korzystały z Biblii, również w tym sensie, że cała oś kompozycyjna każdego kazania opierała się na cytacie z Biblii, więc mamy cytat z Biblii na samym początku kazania, później mamy rozwinięcie tego cytatu, wykorzystanie go po to, aby argumentować swoje myśli, a zakończone każde kazanie jest modlitwą do Boga. Andrzej Frycz Modrzewski napisał O poprawie Rzeczypospolitej w 1551 roku. Pisał wyłącznie po łacinie, ale w 1577 roku można było przeczytać już tłumaczenie w języku polskim. Natomiast zarówno za pierwszym razem i po łacinie, i po polsku, kiedy wychodził traktat polityczny, był on ocenzurowany. W pierwszym wydaniu, nawet po łacinie, zabrakło dwóch ksiąg o kościele oraz o szkole, natomiast w tym wydaniu z 1577 roku zabrakło już tylko księgi o kościele, która była zbyt kontrowersyjna i po prostu ją ocenzurowano. Można by zadać sobie pytanie, dlaczego Andrzej Frycz Modrzewski pisał wyłącznie po łacinie w momencie, w którym rodził się ten nasz literacki język narodowy. Ale nie było to dziełem przypadku, ponieważ po prostu Frycz Modrzewski chciał swoimi słowami trafić do ludzi wykształconych. Uważał, że oni są w stanie zrozumieć nowatorstwo jego myśli i oni mają też siłę, aby wprowadzić je w życie. No niestety nie udało się, było to zbyt nowatorskie podejście jak na tamte czasy. I postulaty zawarte o poprawie Rzeczypospolitej niestety zostały wprowadzone dopiero w wiekach późniejszych. W zamyśle Andrzeja Frycza Modrzewskiego traktat polityczny o poprawie Rzeczypospolitej i tak miał zawierać tylko trzy księgi, czyli o obowiązkach, o wojnie i o prawach. Natomiast dodał potem te dwie kontrowersyjne książki o kościele i o szkole. To, co wyróżnia ten traktat polityczny, to jest to, że jest traktatem teoretycznym, jednak bardzo zorientowanym praktycznie, co oznacza, że jego myśli, jego argumentacja i jego rozwiązania były realistyczne, nie tak jak miało to miejsce u Piotra Skargi, gdzie były to w zasadzie pobożne życzenia. U Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest praktyka. Jeszcze zanim zacznę omawiać każdą z ksiąg, myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że miał bardzo silne zacięcie demokratyczne, jak na tamte czasy oczywiście. Bardzo cenił sobie pracę, uważał, że praca jest wartością. Mówił o tym, żeby stworzyć przytułki i szpitale dla kalek i bezdomnych, chorych ludzi. Natomiast jeżeli żebracy byli zdrowi, to powinni pracować. I to samo mówił o szlachcie, że szlachta również powinna pracować i od najmłodszych lat powinno się pracować. Uważał też, że na urzędy zarówno świeckie, jak i kościelne powinno się zawsze wybierać osoby wykształcone, a nie wyłącznie te, które mają szlacheckie pochodzenie. Uważał, że szlachectwo, zarówno jak Mikołaj Rej, który też mówił w ten sposób, szlachectwo powinno być dawane ze względu na zasługi i umiejętności, a nie ze względu na pochodzenie. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że traktat polityczny Frycza Modrzewskiego też nie był idealny, znajdowało się tam kilka sprzeczności, jednak miał ogromną wagę. Jeżeli chodzi o księgę o obyczajach, to zaczął on od tego, że reforma moralności może sprawić dopiero, że będzie możliwa reforma państwa. Rozważał o naturze człowieka i doszedł do wniosku, że z natury człowiek jest dobry i powinien pielęgnować w sobie tę dobroć, rozwijać się, nabywać umiejętności i uważał, że zło ma swoje korzenie w niewiedzy. Właśnie dlatego uważał, że wykształcenie, edukacja jest bardzo ważne dla państwa, aby młodzi ludzie wyrastali na rozsądnych, wykształconych ludzi, którzy mogą właśnie kierować tym państwem. Dążenie do tego dobra miało być realizowane poprzez wiarę i stosowanie się do 10 przykazań, natomiast też warto tutaj zaznaczyć, że nie chodziło tutaj wyłącznie o wiarę katolicką, czyli możliwe to było w każdym z powstałych niedawno w wyniku reformacji odłamów chrześcijaństwa. Również, tak jak Piotr Skarga odwołuje się do Biblii, w szczególności do pięcioksiągów Mojżesza, roztacza tutaj w tym rozdziale, jak powinien wyglądać idealny obywatel, jakie ciążą na nim obowiązki, zarówno moralne i etyczne, jak i te dotyczące państwa, a jego ogólne spojrzenie na państwo wyglądało tak, że idealny ustrój powinien zawierać w sobie elementy monarchii, elementy arystokracji i elementy politei, a mianowicie chodziło o to, że król powinien mieć władzę, natomiast bardzo ważne jest to, aby miał dobrych, wykształconych doradców wokół siebie, z czym tutaj przybliżał się, jak znowuż pewnie zauważyliście, do Piotra Skargi, który też mówił o tym. Natomiast Frycz Modrzewski nie zaznaczał tutaj konieczności bycia katolikiem, ale właśnie tego, żeby być wykształconym i mądrym, i w ten sposób też chciał scentralizować władzę w państwie i też chciał umniejszyć rolę szlachty, ponieważ było to dużym problemem. W Księdze o prawach zaznaczał, że w Polsce prawo nie odnosi się w sposób sprawiedliwy do każdego z obywateli. Tutaj przykładem było to, że gdy chłop zabił pana, to został skazywany na śmierć, natomiast gdy pan zabił chłopa, musiał zapłacić 100 grzywien. Na przykład taki Mikołaj Rej uważał, że w Polsce prawo jest równe, co daje trochę do zastanowienia. Frycz Modrzewski uważał, że obywatelami państwa są wszyscy, a więc wszyscy powinni mieć równe prawa. Mówił o tym, że prawo boskie jest ważniejsze, opierał się na Biblii i przekazaniach również, tak jak Piotr Skarga, tylko w inny sposób. Mówił wręcz o tym, że ci, którzy piastują wyższe stanowiska, magnaci, szlachta czy duchowieństwo, powinno być surowiej kazana niż chłopi. Jednocześnie chciał, aby prawo było jednolite dla całego kraju, ponieważ w wyniku sejmików było to Polska była podzielona na takie mniejsze grupki, jakby można tak powiedzieć. I też zaznaczał, że warto tutaj w ulepszaniu cały czas praw opierać się na prawach rzymskich. Tutaj na przykład pojawiła się taka nieścisłość, że uważał, że szlachectwo nie powinno być dziedziczne, ale przyznawane za zasługi, ale był już za dziedziczeniem tronu przez królów. I tak samo chciał, aby wszyscy byli równi wobec prawa, ale urzędy powinny być zarezerwowane dla szlachty, tylko że dla szlachty, która zdobyła swoje szlachectwo w sposób inny niż do tej pory. Z jego nowatorskich pomysłów chciał ograniczyć monopole handlowe i z tego powodu domagał się nadzoru miejsc targowych, targowisk. Pragnął też polepszyć dolę chłopów i oddać im maksymalne prawa do ziemi. Następnie w Księdze o wojnie wysnuwają się takie elementy pacyfizmu, jednak nie warto iść tą drogą, ponieważ Frycz Modrzewski był daleki od pacyfizmu. A co mam na myśli? Mam na myśli to, że dzielił on wojny na wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Wojny sprawiedliwe to były wojny obronne, a wojny niesprawiedliwe to były wojny zaczepne. Chodziło tutaj o to, że uważał on, zresztą myślę, że słusznie, że korzyści z wojny nigdy nie przewyższają strat wojennych i uważał, że wojna powinna być wyłącznie obronna. To znaczy, że jeżeli jakiegoś sporu nie da się rozwiązać inaczej, jeżeli jakieś państwo uciska inne państwo, czy jakieś państwo naciska nam nasze państwo, to powinniśmy się bronić, aby nie zostali skrzywdzeni zwykli obywatele, którzy w zasadzie nic złego nie zrobili. Przy tym zaznaczał, że wojsko powinno być dobrze finansowane i na to powinna składać się szlachta, a chłopi powinni otrzymywać w tym kontekście ulgi. A teraz Księga o Kościele. Co było takiego kontrowersyjnego? Księga o Kościele Frycz Modrzewski od razu zaczyna z grubej rury, bo mówi, że W zebraniach soborowych powinni uczestniczyć również ludzie świeccy, a nie tylko duchowni. Przy tym podważał tutaj autorytet papieża, co było no, w świetle wierzeń katolickich bardzo nie na miejscu. Oczywiście nie chodziło tutaj o wszystkich duchownych i wszystkich ludzi świeckich. Aby obradować na zebraniu soborowym, osoby wybrane do tego celu powinny mieć wysokie wykształcenie, być uczeni, orientować się w sytuacji politycznej. Oprócz tego oczywiście mówił o swobodzie wyznaniowej, o tolerancji dotyczących wszystkich wyznań chrześcijańskich, mówił o uniezależnieniu Kościoła od państwa i o reformach w Kościele katolickim, czyli mówił tutaj jako zwolennik reformacji. W Księdze o Kościele rozwija dalej swoją myśl dotyczącą tego, że reforma moralności, uczenie młodzieży jest podstawą dobrego, silnego państwa. Tutaj warto też zaznaczyć, że uważał on, że szkoły powinny być finansowane przez klasztory, ponieważ mają one sporo pieniędzy, natomiast nie powinny w żaden sposób angażować się religijnie w naukę młodzieży, czyli był za laickością szkół, pomimo finansowania ich przez klasztory. To jest jedna z takich nieścisłości i takiej też utopijności, troszeczkę pokroju Piotra Skargi. Jeżeli chodzi o analizę traktatu politycznego Andrzeja Frycza Modrzewskiego, to można wyróżnić takie trzy poziomy tego dzieła, mianowicie w jednym z tych poziomów Andrzej Frycz Modrzewski opisuje zastaną rzeczywistość, w drugim mówi o rozwiązaniach, a w trzecim snuje refleksję na temat idealnego państwa. I to są w zasadzie takie główne rzeczy, które powinno się wiedzieć na temat tych dwóch traktatów i główne różnice między nimi, czyli z jednej strony regaliści kontrreformacja, z drugiej strony politycy reformacja. Dwa skrajnie różne poglądy, które jednak miały pewne podobieństwa, które pokazywały, że zarówno jedna, jak i druga strona dostrzegała, jakie są problemy, tylko proponowała inne rozwiązania. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, pytajcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że się to Wam przyda i do następnego. Pa, pa!